cześć, tutaj JJ-ka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj jest ze mną Rogalik oraz Fary. I dzisiaj zobaczymy, jak dobrze chłopaki mnie znają. Mają na nogach opaski elektryczne, a ja w dłoniach trzymam kiloci, którymi będę ich razić, jeżeli nie zgadną, czy moja historia była prawdziwa, czy fałszywa. Wy oczywiście możecie bawić się razem z nami w komentarzu, razem z chłopakami odpowiadać, czy to prawda, czy fałsz. Zobaczymy, czy będziecie lepsi niż chłopacy. I oczywiście subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z opaskami elektrycznymi. Czyli z torturami na Faralowi i Rogaliku, tak czytajcie. Wpadajcie też na kanał chłopaków, oczywiście linki macie w opisie, a teraz przechodzimy do pierwszej historii. Ja byłam oczywiście grzecznym dzieckiem, więc nie mam jakichś turbo dziwnych historii. Widać. Ale zacznijmy od pierwszej. Jak miałam 5 lat, to zaprzyjaźniłam się ze swoją sąsiadką, która miała około 50. Chodziłam z nią na miasto na spacery, a ona kupowała mi słodycze i zabawki. No kurde, brzmi legitnie, nie? No ale 5 dych, jak miałaś 5 lat. Ale to wiesz, zawsze jakaś sąsiadka taka, która załóżmy... Ale wiesz, to brzmi takie, siema, powiem, że miała 50 lat, ale ja słyszałem jakąś historię na pewno jakiejś przyjaciółce obok, która mieszkała obok i potem ci jej mama powiedziała, że jest daleko i potem tak krążyłaś z tego do tego domu, ale o 50-latce nie słyszałem żadnej. No, ja tak było, Rogal. Ja napiszę... Tak było. 3, uwaga. 2. Jeden. Ja dałem prawdę. Ja dałem fałsz. 3, 2, 1. No to przestań! Nie można się zaprzyjaźniać z 50-latkami! Nie wiem, jak to się stało, ale naprawdę ostatnio sobie tą historię przypomniałam i sama byłam w szoku, że tak było. Ej, ja też chcę taki odcinek nagrać. Więc zostawcie pod tym 15 tysięcy łapek, to ja też tak coś nagram. Dobra. Ale no wymyślam historię. 15 tysięcy łapek. Pamiętajcie, a my przechodzimy do drugiej historii. Uwaga, kolejna historia. Jak byłam nastolatką, to uciekłam z domu na tydzień, bo strzeliłam focha i byłam poszukiwana przez policję, a ukrywałam się w domu u mojej przyjaciółki, której moi rodzice nie znali. Kurde, nie znam tej historii. Ale żadnego komentarza nie dacie? Ja też nie znam, ale zdecydowanie się nie ukrywałaś tydzień przed policją. Ty jesteś panikara. Nie ma takiej opcji. Uwaga. Blef! Fałsz! Blef! W tej randzie na nie porażam. Yes. Kolejna historia. Poszłam do zerówki jako 4-latka, bo bardzo chciałam już zacząć szkołę, a jak się okazało, że mnie nie przyjmą, to dostałam gorączki i zanosiłam się płaczem, tak że nie mogłam oddychać, więc jednak mnie przyjęli. Ja pierdzielę, jaka szczegółowa historia. A musiałaś brać stoperan? Nie ma... Mogę ci powiedzieć. Nie ma takiej opcji moim zdaniem, żeby tak było. Ja dałem true. Ja fałsz. I uwaga, 3, 2, 1. Stój! Ja pierdzielę, ale ogień! Ta historia by się zgadzała, gdyby tylko na początku powiedziała, że to było 5 lat, a nie 4. Właśnie, wiedziałem, że ona szybciej poszła do przedszkola, ale... Kurde. No nie, no ja pomyślałem 4 latka, jeszcze ten, no nie, no nie ma opcji. No ale jak miałam 5 lat, to faktycznie tak było. Teraz będę odpowiadał poprawnie. Zobaczymy. Dobra, to czas na kolejną historię. Byłam na dywaniku u dyrektora, ponieważ dziewczyna ze starszej klasy, która mnie nie lubiła, wydrukowała kilka stron A4 komentarzy z naszej klasy, jak się nieładnie wyzywamy. Dobra, to może być tak. Ja dałem... Prawdę dałem. Ja też dałem prawdę. Ej, skąd widzieliście? O, Jezu, ja słyszałem kiedyś tą historię. No właśnie. Ja słyszałem ją kiedyś po Udało prostu. Się wam. Warto czasem posłuchać. W jednej z klas w technikum miałam 50% nieobecności w jednym półroczu, przez co trafiłam na dywanik, dostałam pouczenie i groźbę o usunięciu ze szkoły. Ja też miałem takie upomnienie. Ja też. Jak dostałem nagane i dyrektor powiedział jeszcze jedna godzina, a wyrzucę się ze szkoły, to po tej lekcji uciekłem. Nie, u mnie... Jak się rozeszło po kościach. U mnie prawdopodobnie w klasie maturalnej dalej jest mój rekord nieobecności. O kurde! Więc no, uznam, że też mogłaś być gagatkiem. Kurde, nie wiem. Ja dałem fałsz. Ja dałem, że prawda. Ja dałem fałsz, ja dałem fałsz, ja dałem fałsz. I uwaga, 3, 2, 1. Jest, 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 jest! Jak to żądli! Miał siniaki w tym miejscu, jak nie, się nie skupisz. Widać? Widać, widać. Patrzcie. Buźka! Ale każdy chyba miał taką sytuację w swoim życiu po prostu, że raz mu się odkleiło i mówi, dobra, to nie widzę, nie? Nara. Nara. No tak, no, ze stresu czy z obawy, że masz już dwie szmaty w dzienniku, no. A i tak będzie mnie pytać, no. A nie umiem, no. Jest, tak, tak. To było prawdopodobne. Nie bierzcie z nas przykładu, nie? A ja byłem dobrym uczniem. Ja też czasami. Ja też byłam bardzo dobrą uczennicą, ale no miałam taki epizod w swoim życiu, no to nie
znaczy, że... Najgorsze, jak później masz już kosa z nauczycielem jednym. No, to jest najgorsze. Stąd dymy. Od matmy najgorzej. Dobra. I od chemii. Ale jak pierwsza lekcja jest, to zawsze można zaspać, nie? Albo na autobus nie zdążyć. No. Kolejna historia. Kiedyś w wakacje pojechałam do cioci na wioskę i weszłam na mega wysoką drabinę, która była oparta o stodołę. Drabina się przychyliła, a ja spadłam, ale na szczęście wylądowałam na sianie, które leżało akurat za mną i nic mi się nie stało. No tak, tak, to mogłabym stracić życie. I co jeszcze się stało? Kurde. I co jeszcze się stało? Jakie zbiegi okoliczności zaszły? Szczebelek się urwał, jeszcze dokładnie opiszesz? To był tylko jeden zbieg okoliczności, okay. Siano leżało. Mm-hmm. Leżało siano, no. Tak było. Dałem nie fałsz. Ma takiej opcji. Dałem fałsz. Tak? Dobrze. Udało się. Kiedyś poszłam do szkoły w takim makijażu i pomalowanych paznokciach, że moja wychowawczyni wręczyła mi płyn i zmywacz do paznokci i kazała pójść do łazienki i to wszystko zmyć. No niestety słyszałem tą historię. Mi się wydaje, że jest to prawda. Nawet ostatnio, jest to prawda. No tak. Za długi masz język. Mogłam się tak nie wysprzęglać ze wszystkiego. Z kontenciku. I to nawet ostatnio o tym chyba mówiłaś. No. W jacuzzi pamiętam, no. Byłeś z Justyną w jacuzzi? Nie, ja byłem za! Kiedyś byłam tak wielką fanką Dody, że jeździłam na jej koncerty, kupowałam wszystkie płyty i pisałam do niej listy. Chyba nie. Chyba nie Dody. Słyszałem, że pisałeś jakieś listy, ale nie wiem, czy do Dody. Ja daję, że fałsz. No kurde! Dajcie mi się trochę pokopać! Słyszałem, że pisałeś jakieś listy do kogoś, ale nie wydaje mi się, że to do była mnie Doda. Nie wydaje mi się, że to była Doda. No dobrze. Kolejna historia. Kiedyś pojechałam nad morze na wakacje, o których moja mama do tej pory nie wie, bo myśli, że byłam wtedy u przyjaciółki. Ciekawostka. No Justyna. Jest prawdopodobne, ale kurde, nie wiem. Na ile na te wakacje pojechałaś? No nie mogę wam powiedzieć. No jak nic nie więcej. Możesz? Na ile na te wakacje? Wieszcie, czekam na wasze odpowiedzi. Ja dałem, że prawda. Ja dałem, że kłamstwo. Uwaga. Kurde, nie. Co jaka była odpowiedź? Aaaa! No jak to tak zrobiłaś? Dobre! No, a to cię czasem tak. Policja tydzień nie szukała? No policja akurat nie. Pewnego razu w szkole podstawowej chłopak tak mnie wkurzał, bo wyzywał wszystkich naokoło, że umówiłam się z nim na bójkę za szkołą i poszłam się z nim szarpałam. O kurde. Słyszałem coś o tej bójce, ale pod kontencik dam, że fałsz. Ja dałem prawda. Aaaa! No właśnie, słyszałem coś o tej bójce, wiedziałem, że coś słyszałem ostatnio też. Prawda, biłam się z chłopakami, znaczy nawet nie z jednym. Kto wygrał? Kilkoma się. To nawet nie doszło do takich jakichś większych... Ekscesów. Ale chodziliście naokoło siebie z gardą. Szarpaliśmy się i tak się trzymaliśmy na dystans. Miejska dżungla. Dobra, uwaga. Jak byłam mała, to mama obcinała mnie na krótko i ubierała w chłopięce ubrania, bo zawsze marzyła o chłopczyku. Ja napisałem tak. Ja napisałem, że prawda też. Czyli prawda? Nie. 3, 2, 1. Aaaa! Starczy! Ała! Widzieliście moje zdjęcie z dzieciństwa? Czy ja naprawdę wyglądam jak chłopczyk tam? Ja nie widziałem. Widziałeś? Nie widziałem. Zanim się urodziłam, miałam mieć na imię Andrzej. Ale pytanie. Nie jest pytanie, to jest... W sumie tamte czasy... No tamte czasy... Andrzej... Dałem tak! Do ciebie ja pasowało. Dałem też, że prawda. Ja też dałem no prawdę. No i to jest prawda. Miałam mieć na imię Andrzej po wujku. Okej. Czyli miałaś być jednak tym chłopcem. Pozdrawiamy wujka Andrzeja. Okej, lecimy dalej. Moja mała blizna na twarzy wzięła się stąd, że niosłam brata na rękach i weszłam na świeżą, mytą, mokrą podłogę. Poślizgnęłam się, specjalnie ochroniałam swoją głową głowę brata, po czym uderzyłam w telewizor i rozcięłam policzek. Ja dałem, że to nieprawda. Ja dałem, że to jest prawda, bo znam tą historię. Nie. Justyna, jutro paralizator zamawiam. A ja dyby. Tak będzie stało. Wiecie, jakie to jest fajne, tak się troszeczkę nad nimi poznęcać czasem? Naprawdę. A wiesz, jaka zemsta słodka jest. Moi drodzy, przed nami ostatnia historia.
już w tym odcinku. Uwaga! Jak miałam około 8-9 lat, to z moją przyjaciółką z dzieciństwa szukałyśmy złomu, na przykład puszek, i nasypywałyśmy tam piachu, żeby były cięższe, a potem sprzedawałyśmy te puszki na złomie i tak zarabiałyśmy sobie na lody, basen i tak dalej. No nie wiem, coś słyszałem o tych puszkach i piachu, ale czy to było sprzedawane? No, po co by to robić? A jak brzmiała prawdziwa wersja historii? Nie może ci powiedzieć. No cicho! Obudziłam się już dzisiaj. Nie wiem, czy ty tak jesteś taka, żebyś poszła na złom sprzedawać. A ty co, napisać już? No. A, no to ja piszę. Dobra, 50-50. Niech będzie, że to prawda. Prawda. Znam tą historię. Jest! Udało się! Ładnie sobie radzili kiedyś, nie? Jak sami widzicie, miałam bardzo ciekawe dzieciństwo. Jeżeli chcecie poznać historię Krystiana, Rogala, to napiszcie w komentarzu, na pewno nagrają podobne odcinki. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Napiszcie jeszcze w komentarzu, ile udało Wam się zdobyć punktów. Mam wrażenie, że Krystian w tym odcinku wygrał. Tak, chyba tak, bo była zła pasta przy końcu. Wpadajcie na kanały Krystiana, Rogala, linki w opisie. Zostawcie łapkę, my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Nara! Ala!